a o której mówiłem przed chwilą, to była jedna osoba. 5 razy się wpisała, jeden głos został zaliczony, bo prawidłowe dane podała i 4, no z oczywistych względów musiały być odrzucone. Jeszcze raz powtarzam, tak wielokrotnie powtarzana przez przewodniczącego Rady Miasta, przez środki masowego przekazu w tytułach, że były 5-krotnie podpisy tej samej osoby, jedna osoba w Grudziądzu się podpisała. Również ostatnie uzdanie w tym temacie tutaj, jako organizatorzy zbieraliśmy głosy w różnych punktach. Różne osoby to robiły i proszę Państwa, nie mamy takich możliwości jak Urząd Miasta, zresztą to przepisy tego po prostu nie zobowiązują, żebyśmy mieli po prostu możliwość wejścia do komputerów, do komputera, do ewidencji, do bazy danych, to co urząd czym dysponuje, ewentualnie do bazy wyborców, którzy mogą na tym terenie głosować. I mówiłem, to osoby były niedowidzące, osoby starsze, również nie mieliśmy takich możliwości, ani po prostu obowiązków żądania dowodu. Wiele osób te PESEL-e wpisywało z głowy i dane z głowy. Jeśli była taka potrzeba, to braliśmy, dana osoba dawała dowód, to oczywiście żeśmy pomagali po prostu wpisać, tak? Także taka jest struktura tych poważnych, bardzo poważnych błędów i tych 1715 głosów nieważnych. Jeszcze raz podkreślam, jedna osoba podpisała się 5-krotnie, 4 pozycje zostały wykreślone, bo ten 5 podpis był dobry, 5 podpisów było dobrych. Także ja Państwu przekażę tutaj do struktury, do informacji. Są to najświeższe dane z Urzędu Miasta, które nie zostały przekazane na żadnej konferencji, na żadnej. Dopiero te dane myśmy dzisiaj uzyskali i je przedstawiamy. W tej chwili poproszę o zabranie głosu pana doktora Sławomira Dębskiego. Dzień dobry, witam Państwa. W związku z tym, że dzisiejsza konferencja poświęcona jest akcji, w której ja generalnie nie brałem udziału, jeśli chodzi o zbieranie podpisów, tak? I jednak ja też podpisywałem się na tej liście, uznając, że obciążenie budżetu środkami przeznaczonymi na Straż Miejską, jeśli chodzi o element uposażenia i części funduszy przeznaczonych na działanie, jest w takiej skali 95% na utrzymanie straży, a 5% na działalność, to po prostu wyklucza możliwość efektywnej pracy tej służby. W związku z tym, że koszta utrzymania tej służby są tak wysokie, uznaję sam osobiście, że rzeczywiście i uzyskując informacje od wielu innych osób zainteresowanych, rzeczywiście o wiele taniej byłoby, zamiast utrzymać tą straż i pozyskiwać fundusze unijne na tworzenie nowej siedziby dla straży, zagospodarować te pieniądze w taki sposób, aby utworzyć kilka nowych miejsc pracy, tak? A Straż Miejską można w ramach swoich wakatów zagospodarować policję i wtedy mamy na pewno zwiększone bezpieczeństwo, bo policja, jak wiemy, pracuje 24 godziny na dobę, a część środków można byłoby przeznaczyć z budżetu właśnie na to, aby wzmocnić służby patrolowe, co jest praktyką w wielu innych miastach. I to się ze sobą nie kłóci. Ale w związku z tym, że nie zostaliśmy zaproszeni ani poinformowani o efektach i wynikach uzyskanych kontroli, nikt z nas nie uczestniczył, uniemożliwiono nam uczestnictwo w weryfikacji tych głosów, tak? Ale nie chcemy pozostać gołosłowni, uruchomimy komputer, uruchomimy informację, którą przekazuje pan Gorzka i odniesiemy się bezpośrednio do słów, które przewodniczący Rady jako strona kierował do społeczeństwa, pomimo niekonsultowania w żaden sposób z nami, z nikim z nas i nie przekazania nam informacji w formie pisemnej. Tu jeszcze może słowo dodam, że no, to nie było do przyjęcia, żeby prezydent jeszcze przed przekazaniem tych list podpisów już komentował, że to jest inicjatywa żałosna i że nie przejdzie, bo nie ma wymaganej liczby. To też również, proszę Państwa, no, świadczy, no, trudno na to określić, no, ale myślę, że tutaj pan Sławomir Dębski powie kilka słów na ten temat. Jeszcze o tym będziemy mówić, ponieważ relacje występujące między urzędem, urzędnikiem a obywatelem w tej chwili są tego rodzaju, że możemy zdefiniować, iż reguły prawa są naruszane. Naruszane są reguły prawa przez urzędników w ramach dwóch obowiązujących w Polsce form. Podstawową formułą jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i tu jednoznacznie złamano reguły co najmniej jednego artykułu, tak? Kodeks postępowania administracyjnego, posługujemy się tu orzecznictwem Sądu Najwyższego, tak? Tu złamano reguły co najmniej pięciu
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego tym swoim zachowaniem, tak? Którego w Konstytucji? Za chwilę będziemy o tym mówić. Mamy to dokładnie. Państwo, każdy z Państwa otrzyma informację pisemną, gdzie jest dokładny zapis dotyczący przepisów. Wypowiedzi. To proszę uruchomić tutaj wypowiedź Pana Przewodniczącego. Dobrze, tak. Będziemy to oczywiście przerywać, a Pan Przewodniczący będzie tutaj komentował. Będzie pozostać wyłosłownym, tak? Także proszę, uruchamiamy. Dobrze? Żebyśmy woleli uczestniczyć w konferencji z udziałem Pana. Po sprawdzeniu list z podpisami okazało się, że wiele z nich zawiera błędy, przez to nie zebrano wymaganej liczby głosów. Tak, było 5573 podpisy w wyniku weryfikacji przez służby pana prezydenta. Można zatrzymać. Jeśli chodzi o weryfikowanie, tak, zgodnie z treścią artykułu 10 i 9 kodeksu postępowania administracyjnego, urząd do weryfikacji powinien wezwać reprezentanta strony, która składała taki wniosek. Urząd uniemożliwił przeprowadzenie takiej weryfikacji z udziałem stron, w związku z czym nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści artykułu 9 i 10 kodeksu postępowania administracyjnego. Wy o co wnioskowaliście? Dalej teraz, tak? Tak. Prawa wybieralności do Rady Miejskiej. Niech Pan zaczął. Udzielimy odpowiedzi Panu, ponieważ widzę, że Pan ma jakieś wątpliwości. Nie, proszę Pana, pan urzędnik w związku z... Nie mam wątpliwości, Pan powiedział, że Wam uniemożliwiono. Nie muszę, tak. Ponieważ urząd ma w swoim obowiązku, w ramach treści artykułu 11 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z urzędu działa. Urzędu. Czy nie zaproszono Państwa? Nikt z nas nie poinformował się. Myśmy nie wiedzieli, gdzie się odbędzie ta weryfikacja. A urząd ma obowiązek poinformować, kiedy, gdzie i zaprosić. A nie obywatel ma obowiązek kierować masę wniosków i informacji. Urząd musi się wywiązywać ze swoich obowiązków zgodnie z panującymi regułami i relacjami, które znajdują się w ramach obowiązującego prawa. I proszę Pana, jeżeli mówimy o prawie, to o naruszeniu jest taki przepis artykułu 7 Konstytucji, który mówi wyraźnie, że organy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa. Jeżeli kodeks postępowania administracyjnego i orzecznictwo Sądu Najwyższego przewiduje, że jest to obowiązek z urzędu powiadamiania strony do uczestnictwa, a jeżeli taki obowiązek nie zostanie spełniony, to relacje zostały nadużyte i to jest stwierdzenie Sądu Najwyższego. Tak? A jakie sankcje grożą za... Sankcje w tej chwili nikomu nie grożą z urzędników z tej przyczyny, że w Polsce nie ma ochrony dla reguł ustrojowych, jak i dla przestrzegania prawa administracyjnego przez urzędników. Nam przysługuje prawo do złożenia skargi takiej do wojewody jako organu instancji kontrolno-nadzorczej. I być może, że taką skargę będziemy tam składać. Niemniej chcę Państwu szczególną uwagę zwrócić na to, że to urząd ma obowiązek, a nie obywatel ma musi się domagać. A co więcej, urząd ma obowiązek, ja tutaj przeczytam jeszcze informacje uzupełniające, jeśli chodzi o działanie w relacjach obywatel i urzędnik. Urząd ma obowiązek nie tylko informowania o prawie, jakie w ramach danych zachowań obowiązuje, ale o tym, jak należy je rozumieć. W przypadku, jeśli ktoś sporządzi pismo, a pismo jest sporządzone wadliwie, to zgodnie z oceną Sądu Najwyższego należy po prostu zaprosić tą osobę, przeprowadzić z nim konsultację, czy rzeczywiście kieruje do tego wydziału, czy do innego i czy to, co pisze, to w tym wniosku zawiera się treść zrozumiała i czytelna i czy rzeczywiście obywatelowi chodzi o to, tak? Obywatel nie musi nawet umieć specjalnie pisać i formułować zdań, ale urząd ma obowiązek przyjąć taką informację i przeprowadzić postępowanie, wzywając obywatela lub ustalając z nim w inny sposób tą treść, tak aby ona była czytelna dla urzędów i aby została zrealizowana. I nie dzieje się to kosztem obywateli, którzy muszą jeździć do urzędu wielokrotnie, bo taka sytuacja jest niedopuszczalna, narażać się na straty, gdy tymczasem ten urząd funkcjonuje dla obywateli, za ich pieniądze i w ich interesie. Dalej teraz? Proszę bardzo. 3756 podpisów, czyli ponad 1700 podpisów nie została uznana. Jest to główny powód, który powoduje, że ten projekt nie może być kierowany do podobrady Rady Miejskiej. To najważniejsze zdanie, jakie padło na dzisiejszej konferencji prasowej przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie został więc spełniony podstawowy wymóg przy tego typu inicjatywach. Dlatego głosowania nad projektem rozwiązania Straży Miejskiej nie będzie.
nazwiska niepodpisane, czasami osoby podpisywały się dwukrotnie, trzykrotnie, nawet pięciokrotnie ta sama osoba. Osoby, które nie miały prawa wybierania do Rady Miejskiej, a więc osoby spoza gminy, miasto Grudziądz. Ale brak wystarczającej liczby podpisów to nie jedyny powód, dla którego ten obywatelski projekt uchwały jest nieważny. Urzędnicy doszukali się też błędów w jego pisowni. Proszę. Nie, troszkę dalej. W tytule Rada Miasta Grudziądza. Dobrze, jeśli chodzi o Urząd Miasta, Urząd Miejski, są to językowo tożsame pojęcia. Pojęcia, które nie powinien weryfikować urzędnik, ustalając ten zapis. Urząd ma obowiązek przyjąć, jak Państwu wcześniej poinformowałem, nie narażać obywatela w związku z nieznajomością prawa, bo obywatel nie musi znać prawa administracyjnego. Obywatel musi znać tylko jedno prawo, za które jest rozliczany w Polsce. W Polsce jest rozliczany tylko i wyłącznie za nieznajomość prawa karnego, a nie prawa administracyjnego. Po to ma administrację, aby mu wszystko wyjaśniła, wytłumaczyła, wsparła, pomogła i ewentualnie nim nawet pokierowała, jeżeli popełnił błąd, kierując do niewłaściwej instytucji informacji. Tak? I teraz, jeśli chodzi o czytanie prawa w Polsce, to informuję Państwa, że w Polsce jest reguła, w systemie prawa jest reguła interpretacji, w której obowiązuje wykładnia językowa. Na czym ona polega? Na tym, że normy prawa czytamy i rozumiemy wprost. Rada Miasta to jest tożsama do Rady Miejskiej. I taka jest opinia językoznawcy. Tak? Możemy dalej. Dalej, tak? Proszę Państwa. Tak. Teraz w sprawie likwidacji Straży Miejskiej mówi się o rozwiązaniu Rady Miejskiej. Dobrze, zaczynamy. Jeśli mówimy o likwidacji, tak? Likwidacja, zgodnie z treścią sumika wyrazów obcych, Poznań 1993, Państwo macie na kartach zapisane, likwidacja to jest usunięcie, rozwiązanie czegoś, tak? Zgodnie ze sumikiem języka polskiego PWN, Warszawa 2013, likwidacja jest to postępowanie realizowane w związku z zaprzestaniem działalności przedsiębiorstwa lub organizacji wydziału, tak? Czy Straż Miejska jest wydziałem Urzędu Miejskiego, tak? No jest, po prostu została wniesiona drogą uchwały przyjętej przez Radę Miejską czy Radę Miasta bez różnicy do urzędu jako część tego... strukturze jako wydział funkcjonuje. Jako wydział, tak. A więc użycie sformułowania likwidacja jest jak najbardziej właściwe, tym bardziej dla osób zajmujących się prawem, którzy doskonale rozumieją, że jeżeli następuje upadek lub rozwiązywanie przedsiębiorstwa lub innej jakiejś formy, następuje jego likwidacja. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, jest to zapisane w regulaminie organizacyjnym. Straż Miejska funkcjonuje na zasadach wydziału. Nawet w debacie telewizji kablowej, jak była, to mówiłem o tym dwóch wydziałów, bo tam, żeby potworzyć, pomnożyć stanowiska, to są dwa wydziały w jednym wydziale, co też jest jakby elementem utworzone. Żeby więcej naczelników było, żeby zastępca komendanta był i tak dalej. Terminu rozpoczęcia tej likwidacji zakończenia też niezgodna z techniką prawodawczą. Teraz możemy zatrzymać, tak. I wracamy do informacji, którą przekazuje nam Pan Przewodniczący. Technika prawodawcza. Technika prawodawcza, proszę Państwa, dotyczy tylko i wyłącznie pracy urzędu, a nie obywatela. Obywatel nie musi znać żadnej techniki. I jak to Państwu przed chwilą przytoczyłem orzecznictwo Sądu Najwyższego, obywatel może nawet nieprawidłowo sformułować treść swojego wniosku lub żądania, to urząd ma obowiązek. Jeśli urząd nie dopełnia tego obowiązku, to znaczy, że wystąpił błąd tej natury, iż złamano reguły prawa, kodeks postępowania administracyjnego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że urzędnicy funkcjonujący w urzędzie znają te przepisy. Ubolewamy nad tym, że przewodniczący, jak i prezydent nie znają tych przepisów i wykazali się brakiem znajomości, tak? Swoim zachowaniem i swoimi wypowiedziami udowodnili nam, że nie mają takiej orientacji. Mam do tego typu projektu uchwał. Projekt trafia więc do kosza, choć wydaje się, że nawet gdyby wszedł pod obrady radnych, i tak nie zostałby przegłosowany. Bo ani koalicja, ani opozycja rozwiązywać straży nie mieli zamiaru. Dzisiaj trzeba ratować w Grudziądzu każde miejsce pracy. Jednak Straż Miejska zatrudnia odpowiednią ilość osób. W związku z tym zwolnienie tych osób, no, byłoby to wyrzuceniem tych ludzi na bezrobocie, przynajmniej większość. Natomiast... Znaczy my tutaj w ramach tego panowie, akurat w ramach tego wniosku, ja tutaj się po względem merytorycznym włączyłem,
znaleźliśmy takie rozwiązanie, żeby po prostu osoby zostały przyjęte do policji. Zdajemy sobie sprawę, że osoby w pewnym wieku czuły się nieco zagrożone, ale w policji są różne etaty, tak? Nie są tylko etaty patrolowe, można pełnić różne funkcje, a wakatów jest wiele. I fakt, że przyjdzie osoba, która może zastąpić jakiegoś młodego magazyniera, tak, ze straży może tutaj rozwiązać jakąś tą sytuację. Mówienie o tym, że osoby pozbawia się miejsca zatrudnienia, jest właśnie tą fikcją, że w ogóle cała straż miejska to jest stworzenie dodatkowych elementów, dodatkowych funkcji urzędniczych, praktycznie rzecz biorąc, które nie my, tylko 5 tysięcy mieszkańców, czy mających prawo do wypowiedzenia się, czy też w ocenie urzędu nie mających prawa do wypowiedzenia się, wypowiedziało na nie. 5 tysięcy, nie jedna osoba. 4 razy tyle, co potrzeba w miastach, które są wielokrotnie większe od naszego, tak? Wydaje mi się, że poruszanie tych argumentów jest już wystarczające. Natomiast w wypowiedziach, które słyszeliście Państwo, jak i mieszkańcy Grudziądza, użyto sformułowania żałosne i tak dalej, tak? Informujemy, że posługiwanie się tego rodzaju słownictwem, tak, przez urzędnika tej rangi, który jest funkcjonariuszem publicznym i ma obowiązek działać zgodnie z prawem i na podstawie tego prawa, tak, a kieruje te swoje słowa w celu dezawuacji osoby, która cokolwiek, obywatela, który cokolwiek wnioskuje, obojętnie co będzie wnioskował, tak, w taki sposób, ma na celu przede wszystkim, i to już jest wiadomo powszechnie, ukrycie meritum sprawy i oczywiście ukrycie problemu, który istnieje, nierozwiązanie go, a tym sposobem pozyskanie sobie przychylności tych słuchaczy, którzy mogą emocjonalnie odnosić się do jakiejś osoby, tak? Wypowiedzenie tego rodzaju sformułowania jest typowym chwytem erystycznym. Jest to chwyt, który jest zabroniony w państwach demokratycznych. Nie stosuje się w ustroju demokratycznym tego rodzaju zachowań, a jeśli one występują, to się je piętnuje. I my, i ja właśnie osobiście piętnuję to zachowanie, tak? Uważam, że naruszono tymi słowami, naruszono główną zasadę, jaką jest zasada zachowania godności obywatela. I tu przeczytam, dosłownie przeczytam artykuł 30, tak? Konstytucji. I wydaje mi się, że powinni wszyscy kiedyś się tego artykułu nauczyć, bo jest to ważny artykuł. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności, praw człowieka i obywatela, tak? Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Obowiązkiem. Jeżeli ten obowiązek nie jest znany, to rozumiem, że jest naruszany. Bo można nie znać tego obowiązku, ale wtedy trzeba się zastanowić, i tu kieruję do społeczeństwa informację, trzeba się zastanowić, czy władza może pełnić swoje obowiązki, jeśli nie zna prawa, a do tego godzi w interes publiczny, podejmując decyzje tego rodzaju i nakładając obciążenia finansowe dodatkowo na mieszkańców. Dziwi nas też to, bo słyszeliśmy też w innych relacjach, powoływanie się przewodniczącego Rady Miasta, tak, lub miejskiej, jak on lubi, na opinię prawników. Tak? Okazuje się z licznych informacji od radnych, które uzyskaliśmy bezpośrednio, jak też przysłuchując się wypowiedziom medialnym, że taka współpraca jest niemożliwa. Jednak pan radny, pan przewodniczący rady uzyskał taką pomoc i kierując się opinią tych doradców prawnych, sporządził tą informację, tak, swoją, którą przekazał do mediów. Jak się okazuje, drugą osobą, która korzysta w naszym urzędzie z pomocy tych radców prawnych, jest pan prezydent. Natomiast w kontaktach bezpośrednich radnych z radcami prawnymi jest wiadomość tego rodzaju, że radcy odmawiają współpracy radnym, informując, jakoby byli tylko i wyłącznie w dyspozycji pana prezydenta. W związku z tym, że pan przewodniczący rady jest członkiem Platformy Obywatelskiej, pan prezydent jest członkiem Platformy Obywatelskiej, słusznie domniemywamy, że za pieniądze publiczne finansuje się doradztwo prawne w Grudziądzu dla partii Platforma Obywatelska.
Czy jakiś radny mówił, że nie może skorzystać z akwarium? Nie jesteśmy upoważnieni, ale radni opozycji. Radni opozycyjni, ja mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Radni opozycyjni, nie jeden, ale radni, chcieli skorzystać z porad prawnych ratuszowych, że tak powiem, i zostało to im odmówione. Tak? I zostało im odmówione. I informacja, którą uzyskali, była tego rodzaju, że są radcy są tylko dla prezydenta. To są dosłownie zatytułowane. Tutaj, które padły w tej sali, także w czasie spotkania. Tutaj może jeszcze jedno słowo, bo ostatnia wypowiedź, która tutaj była, to była radnego Sławomira Szymańskiego, który tak bardzo troszczy się o te miejsca pracy w związku z ewentualnym zwolnieniem tych 50 kilku osób ze Straży Miejskiej. Ja bym chciał jeszcze raz powiedzieć, no dziwię się, skąd takie od razu troska o tych zwalnianych ewentualnie, jeśli by doszło strażników, gdy tymczasem w Grudziądzu, nie tylko w Grudziądzu, w ostatnich czasach setki, tysiące osób są zwalnianych, żaden radny opozycyjny, żadne ugrupowanie tak się nie troszczy o te osoby. I z drugiej strony, powtórzę, już to raz mówiłem jeszcze, jeśli ci strażnicy są tak wykwalifikowanymi osobami o wysokich kwalifikacjach, żadnego problemu nie powinni mieć ewentualnie z podjęciem pracy i zatrudnieniem. No bo to są wysoko, no w cudzysłowie dla mnie, kwalifikowani po 5 tygodniach szkolenia ludzie. Także w policji, proszę Państwa, wolne etaty. Proszę się zgłosić, niech przejdą te sprawności fizycznej, te sprawności intelektualnej, psychologiczne badania będą zatrudnione i będą mieli większe możliwości po prostu poświęcenia tej się pracy. A jeśli ja słyszę teraz o zastępcy komendanta, że strażnicy byli w stresie w ostatnim ciągu kilku miesiącach, bo ktoś robi projekt obywatelski, zbiera podpisy, to się pytam, co takie osoby tam robią, jeśli już na nich stres wywiera fakt zbierania podpisów. Czy oni badania przeszli, psychologiczne i inne? Słaba odporność ich cechuje. I ostatnie zdanie jeszcze, bo to muszę tutaj powiedzieć, bo do takich informacji doszłem, że te 5 tysięcy podpisów, które jest zapisane w statucie, to również było uchwalone z udziałem radnych opozycyjnych. Także radnych opozycyjnych. W momencie uchwalania tych zmian w statucie, to było w roku 2011, nikt nie patrzył, że jest 5 tysięcy potrzebnych do przeprowadzenia projektu obywatelskiego, a najważniejszym elementem to była laska prezydencka, godło i chyba ten sznur tutaj. Tak, jak tutaj pani mówi. Także to też o czym świadczy. I teraz mówienie, ubieranie się w obrońców tych niby zwalnianych strażników, że dopiero w przyszłej kadencji to zrobiły, należy zrobić i tak dalej, no jest niezrozumiałe. Do tego również się przyczynili radni opozycyjni. Dobrze, ja jeszcze na zakończenie muszę, w związku z tym, że poruszyliśmy ważną kwestię, bardzo ważną, ponieważ mówimy o państwie prawa, tak? Państwie, w którym prawo jest łamane przez urzędników i naruszane są ich obowiązki z przyczyn dla zwykłego mieszkańca niezrozumiałych. Nie może być sytuacja, że urzędnik w ten sposób traktuje kogokolwiek. I my dzisiaj chcemy powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę, ja osobiście zdaję sobie sprawę, że jest wielu urzędników znających te reguły i zainteresowanych tym, aby nie działać w sposób, w którym te reguły są łamane. Niemniej jest im to narzucane przez przełożonych i my, ja osobiście informuję, że jesteśmy szczególnie, ja i wielu innych, zainteresowani tym, aby mieli możliwość takiej pracy, aby mogli się realizować bez niepotrzebnego stresu związanego z koniecznością ulegania swoim przełożonym. I dzisiaj tym przełożonym mówimy stop. Prawo, państwo prawa to jest najważniejsze. Konstytucja to świętość. Panowie, nie wolno tak postępować. Relacje między ludźmi zgodnie z regułami ustrojowymi muszą zostać zachowane. I dziękuję. Jak to zrobić? Ja to wolontariusz zbierałem bardzo dużo podpisów i dzisiaj po prostu jak byłem w urzędzie miejskim odebrać tą niby uzasadnienie, ile zostało tych głosów zebranych nieformalnie, po prostu czuję się przez władze miejskie upokorzony. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeśli mieli jakieś zastrzeżenia, jeśli myśmy włożyli tyle własnego czasu na tyle podpisów, powinni kogoś z nas zaprosić. Nas nie zaprosili. Ja na dzień dzisiejszy nie wiem. Czyli ktoś popełnił w PSL-u tak zwaną jedynkę, że dał dwie kreski, a nie zrobił ptaszka,
czy co? Dzisiaj nie wiemy. Nie wiemy, czy ten człowiek, który się podpisał 5 razy, kto to był, czy to był Malinowski, czy to był Kowalski, skąd on był, nic nie wiemy. Po prostu miasto nas zlekceważyło. I dzisiaj też się dowiedziałem od pana przewodniczącego Rady Miejskiej, że dzisiaj u nas w Grudziądzu Straż Miejska ma większe uprawnienia jak policja. To było w jego wypowiedzi. Jestem zdumiony, że policja ma mniejsze uprawnienia jak Straż Miejska. W jakich okolicznościach on to powiedział? No proszę, otworzy się zaraz. Ale dzisiaj? Nie. Przepraszam, Jarek mówi, że dzisiaj, kilka dni temu. Nie. Ja mówię dzisiaj, większe uprawnienia. Większe, tak. Naszym podpisom, żeśmy tyle zebrali, byśmy ich zebrali dużo więcej. Szukam. Już podkreślam po raz wtóry, że gdyby ludzie mieli przy sobie dowody osobiste, byśmy zebrali co najmniej 10 tysięcy podpisów, tylko gro ludzi nie nosi przy sobie dowodów osobistych. To jest jedno. Drugie, dzięki nam niedawno odbyła się narada dotycząca pracy Straży Miejskiej. Bo gdybyśmy my z tego inicjatywy nie wyszli, by było dalej cisza. Coś się pomału ruszyło. Ale waszym celem, przepraszam, nie było to, żeby dyskutować na temat Rady Miejskiej, co w niej zmienić. Straży Miejskiej, tylko żeby ona przestała funkcjonować. Więc jakby to nie jest w waszym interesie, żeby teraz o straży mówić, bo nadal powinniście, w zasadzie trzymają się tego, być na tym, żeby tę straż rozwiązać i dążyć do tego, by pani, jakoś to zrobić. Chyba, że uważacie, że to jest pani redaktor, proszę państwa, państwo, bo koledzy tu nie mówili, państwo macie rację. Po prostu jak zbieraliśmy te podpisy, ludzie nam sami podpowiadali. Zróbcie referendum. My mówimy nie, bo to kosztuje kupę kasy. My to chcemy zrobić jako projekt obywatelski. To zrobiliśmy. I nie wyłączamy tego. Bynajmniej ja to nie wyłączam tego, że zrobimy właśnie referendum. Pani, tak, w każdej chwili możemy wejść do Biura Rady Miasta w godzinach urzędowania i te listy po prostu przeglądać. W dniu dzisiejszym w trójkę, jako tutaj osoby podpisujące się jako wnioskodawcy, tak, pod tymi podpisami, bo w trójkę żeśmy się podpisywali pan Jan Wróblewski, pan Sławomir Dębski i ja, udaliśmy się do Rady Miasta. W tym małym pomieszczeniu, czy możemy gdzieś się usiąść, przeglądnąć? Nie, żadnie tam obok pomieszczenia, tamtego biura rady, gdzie było wolne, po prawej, tu, przy nas i tak dalej. Ja się zażartowałem, ale kamery może pracują, to nic nie widzi, się mną pracują, dobrze. Także zaczęliśmy po prostu oglądać te listy. Również dzisiaj uzyskaliśmy to co państwu podałem, ale nie dostaliśmy kopii ani podpisanej, tylko ja musiałem to przepisać i sam napisać. Bo nam nawet nie udostępniono oryginalnego tego zestawienia, żebyśmy ze sobą mogli wziąć, podpisanego przez panią Rybczyńską, naczelnika Wydziału Spraw chyba Obywatelskich. Taki podpis pamiętam. Ja to sam spisałem i sam również wyliczyłem tutaj procentowy udział, tak? I to żeśmy państwu przedstawili. Te dane oczywiście są zgodne z tym, co nam w Urzędzie Miasta przekazali. Również panowie tutaj, bo żeśmy tam trójkę byli, popatrzyli na te listy, tak? Niektóre rzeczy wam też się rzuciły w oczy, tak? Proszę bardzo. Tak, tylko że tu jest tego rodzaju sytuacja, że panie odmówiły komentowania tej sytuacji i informacji zawartych na listach i na nasze pytania, z kim moglibyśmy to skonsultować, nie dostaliśmy odpowiedzi. Natomiast jeśli zwróciliśmy się z prośbą o to, aby uzyskać ksero tego wyliczenia, ku mojemu zaskoczeniu odmówiono nam. W związku z tym to jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że jest presja na pracowników Urzędu Miasta. Tak? Ratownicy Urzędu Miasta z pewnością wiedzą, że mają obowiązek udostępnić takie dokumenty, ale zwyczajnie nie realizują swoich zadań, bo działają pod wpływem presji swoich przełożonych. I tu wracamy oczywiście, kto jest przełożony tych osób. Tak? A tak generalnie panowie powiedzcie, bo mówicie ciągle o tych podpisach, czy waszym zdaniem te 5 tysięcy podpisów zebraliście? Zebraliśmy. Ale 5 tysięcy takich, które są zgodne z prawem. Dyskusja cała idzie w ten sposób, że być może... Proszę państwa, zebraliśmy 5573 podpisy. Tak? Proszę teraz słuchać mnie. W tym były błędy dotyczące braku prawa wyborczego, czyli od osoby podpisały się prawidłowo, mają imię, nazwisko, ale mieszkają w grupie albo w tragarze. Ja to rozumiem. Rozumiem to, tak? Czy z tego, co wy mówicie, wynika, że zebraliście 5 tysięcy zgodnych z prawem podpisów w Grudziądzu? Z jakim prawem? 5573 podpisy. Nie rozumiem, co mi chodzi. Regulamin. My to rozumiemy. Czy macie wystarczającą liczbę takich wiarygodnych? Wystarczająco. Teraz tak. Ja mogę, udzielając odpowiedzi na to pytanie, od razu informuję. W związku z tym, że nie uczestniczyliśmy w weryfikacji, nie zaproszono nas do weryfikacji,
posiadamy dokładną wiedzę, że w tej chwili nie będziemy mogli w ogóle zweryfikować tego, czyli ponownie doprowadzić do sprawdzenia tej liczby głosów. Co więcej, te głosy jako załącznik do naszego wniosku odmówiono zwrotu nam tych głosów, tak, z informacją, że jest to zabronione. Jeżeli pan kieruje do jakiegokolwiek urzędu pismo, pismo jest rozpatrzone negatywnie, wszystkie załączniki otrzymuje pan z powrotem. Są one pana własnością. W tym urzędzie tej listy nam odmówiono. Dlaczego? Przypuszczam ze obawy, że może my gdzieś, skorzystając z tego, z jakichś możliwości, ponownie zweryfikujemy je po PESEL-u, ale już nie w tym urzędzie. I nasze przypuszczenia idą w tą stronę i mamy tutaj takie wątpliwości, że ta weryfikacja nie przebiegła w sposób prawidłowy. I to jest nasza opinia. Panie redaktorze, uzupełniając pańskie pytanie, tak, mogę powiedzieć jedno, że jestem przekonany, że te podpisy były złożone prawdziwe i prawomocne. Dlaczego to mówię? Bo jeśli ludzie byli starsi, niedowidzieli, to prosili, bynajmniej mnie i kolegów, co widziałem, panowie, weźcie, wpiszcie nam, a ja się tylko podpiszę. I my żeśmy to nawet robili. I dzisiaj jestem zdumiony, ja nie znam, gdzie, kto, ile tych podpisów ma. Bo jeśli ktoś był, bo było tylko spoza miasta, ale to było może 10%. A myśmy zebrali przeszło 500, bo liczyliśmy, że 10% może gdzieś tam poszło. Ale przekonany jestem, że te podpisy były prawdziwe, bo jeszcze raz podkreślam, my żeśmy to zbierali, podpisywali, ludzie tylko podpisywali. Natomiast jeszcze wrócę do Straży Miejskiej. No u nas w Grudziądzu Straż Miejska nie ma autorytetu. Jeśli po prostu się rozmawia luźno ze strażnikami Straży Miejskiej, no to oni lekko burczą, bo powtórzę jeszcze raz pytanie, gdzie jedna z gazet to umieściła, jak było to spotkanie z panem prezydentem, on te pytanie wziął, unieważnił, oddalił i jeszcze raz to powtórzę, czy to jest prawda, że komendant Straży Miejskiej, pan Przeczeski, kiedyś był w ORMO, działał w ORMO, był sekretarzem PZPR-u, i jeszcze chciał stworzyć z sekretarzem Czerniakowskim jakąś grupę. I jeszcze raz mówię, podtrzymuję te pytanie. Bo jeśli dzisiaj po prostu to jest prawda, to dziwię się, że po tylu latach transformacji to się dzieje. Mało to powiem. Dwa razy byłem na spotkaniu pana prezydenta Malinowskiego i rozmawiałem z nim na ten temat. To mi tak odpowiedział. Panie Janie, to jest mój przyjaciel, mój kolega jest dobry. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Czy jakieś pytania, uwagi jeszcze są? Ja mam jeszcze pytanie do państwa. Tak. Czy państwo przed złożeniem tych podpisów analizowali te podpisy? Przeglądali się te podpisy? Tak, tak. Tak, oczywiście. Nie widzieliście takich błędów? No więc tak. Że ktoś znowu się nie, podpisał. Ja może... To jest 5000 coś podpisów, tak? Nie, ale to jest mianowanie. Ja może odpowiem, tak? Więc tak, te podpisy były przeglądane, oczywiście. Podpisy, które były po prostu... Cyferki brakowały w PESEL-u, nie było podpisu, myśmy tego nie uwzględnili, już żeśmy odrzucili na naszym etapie. Jeszcze raz powtarzam, my nie dysponujemy ewidencją bazy danych, dysponuje tym Urząd Miasta, gdzie wchodzi po PESEL-u po tym. Również bazą wyborców dysponuje Urząd Miasta. My wielokrotnie, ludzie podchodzili, próbowali podpisywać, chcieli, pan skąd z Ragacza, nie dziękujemy, para głos, ja wiem, że pan jest za, bo tu wyzywał, miał uwagi do straży, bo tak jak mówiłem, spełnia tu swoje podstawowe funkcje życiowe. Ta osoba pracuje, robi zakupy i ma styczność ze strażą. I myśmy mówili, proszę, i wieście mnie, proszę państwa, i wielka afera, medialny jakiś szum, jedna osoba podpisała się pięciokrotnie. I ona się nie podpisała z tego, co wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na kilku, kilkunastu listach. I się podpisała dobrze, bo tylko cztery zostały odrzucone. I dobrze, zgodne jest to z regulaminem. Ta osoba widocznie, no nie wiem, no tak jest ustawiona tej straży, że gdzie przechodziła w ciągu tam dwóch, trzech miesięcy, to się podpisała, nie wiedząc nawet, że się podpisuje, że można się podpisać tylko raz. Dobrze panowie, co teraz? To dalej, dalej pytanie, ja tutaj może na zakończenie powiem, że na z całą pewnością dzisiaj stwierdzamy, że nie zamykamy swojego działania, nie tylko w tej płaszczyźnie i w tym obszarze. Bardziej, znacznie bardziej zaczął nas interesować w tej chwili obszar prawny. Reguły prawa nie mogą być łamane w państwie prawa przez urzędników. I temu będziemy się przeciwstawiać na każdym kroku. Spodziewajcie się państwo z naszej strony różnych interwencji i działań, o których będziemy państwa informować na bieżąco. Ale mamy taką gorącą prośbę, żeby przekazywać informacje, które my przekazujemy w całości i nie zmieniać może nieco tego, co mówimy lub wycinać.
jesteśmy za tym, żeby po prostu w mieście ludziom żyło się łatwiej, lżej. I są takie możliwości. Nie jest prawdą to, co się prezentuje. Z całą pewnością podejście do sytuacji, jak na przykład sytuacja bezrobocia w tym mieście, to jest po prostu skandal, tak? Skandal na cały kraj. I to możemy oficjalnie powiedzieć. Rozwiązania dotyczące problemów bezrobocia, powszechnie dostępna jest informacja, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, gdzie i jakie pieniądze są przekazywane. Jeżeli taka informacja nie jest udostępniona, to następuje następne łamanie prawa do informacji publicznej. I przypominam Państwu, że praktycznie z tą ustawą mamy prawo wglądu do prawie wszystkich dokumentów.